Dzień dobry, witam wszystkich na YouTubie. Kanał Rockplay dzisiaj będzie oglądany. Obczaliśmy już sobie na szybko tą Dragon's Dogma 2 recenzję przedpremierową. Przeklikałem, to ma godzinę. Dajcie w ogóle znać widzowie, czy chcielibyście zobaczyć jakiś materiał, gdzie po już u mnie pewnie 10 godzinach Dragon's Dogma 2 odniósłbym się do tej pierwszej recenzji roka. Ja wiem, że ona została przyćmiona tą kolejną recenzją teraz roka, a raczej tym odniesieniem się do tego, co Capcom zrobił, ale skomentujemy to sobie. Wczoraj aż to pokrótce skomentowałem na streamie, także zapraszam do kolejnych, do poprzednich materiałów, ale zobaczmy, co rok ma do powiedzenia, no bo widzowie, powiem wam tak. Już wam mogę powiedzieć, że ja się nie zgodzę z Rokiem z tym, co powie. Ale jeszcze zobaczymy, jak to faktycznie w słowach Roka jest uargumentowane. Recenzję i co? Boże, jak nas wszystkich Capcom zrobił w konia, ze mną włącznie, rzecz jasna. Szczęśliwie moja recenzja Dragon Dogma 2 to nie jest taka jedyna recenzja w internecie. Wszędzie wszyscy mówili rzeczy pozytywne na temat tej gry. Dlaczego? Ponieważ wersja przedpremierowa znacząco się różniła od wersji popremierowej, czym przede wszystkim sklepikiem z mikrotransakcjami. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle... Jak można tak zrobić, nie? Nawet ja już nie mówię, że klientom, ale recenzentom podsyłasz egzemplarz gry, nie informujesz w ogóle o mikrotransakcjach. Zupełnie. Nie ma słowa, nie ma nic w sklepiku, nie ma opcji. Ludzie, którzy kupują preordery, też nie wiedzą, że będą mikrotransakcje w grze. I nagle się okazuje, że co? Że można za kasę zmienić postać? Że można zmienić save, którego nie można było zmienić na początku? Uznałem, że to chyba takie hardkorowe ma być, nie? No i teraz widzowie tak, jak to wygląda z mojej strony, jak ja to widzę? Siedzisz w czymś kilka lat. Dokładnie powinieneś wiedzieć, jak to wygląda. Moim zdaniem. I case jest tutaj bardzo prosty. Jest związany z koniunkturalnością po prostu recenzentów. Jak ktoś nie wie, czym jest koniunkturalność, zapraszam do słownika. Bardzo ciekawe słowo, idealnie oddające to, z czym jest to związane. No i teraz tak, jak to wygląda? Masz kogoś pokroju Roka, kto siedzi w internecie 10 lat. I tutaj Rok na samym początku mówił, że dawno bardzo nie robił recenzji i przy tej Dragon's Dogmie faktycznie chciał zrobić recenzję. No ale... Wiecie, no Rok to nie jest pierwsza recenzja, którą Rok zrobił. To nie jest pierwszy film, który Rok wrzuca. I Rok jako recenzent, jako osoba działająca w mediach, jako osoba publicznie jeszcze działająca w tych mediach, powinien być tego świadomy, że takie praktyki mają miejsce, bo to nie jest pierwszy raz. To nie jest pierwszy przypadek, w którym faktycznie wersja recenzencka różni się od wersji, jaką dostają ludzie. No ale z czym to jest najbardziej związane? Najbardziej jest to, słuchajcie, związane z tym, że ludzie są łapczywi na wyświetlenia, którzy to robią. No i no niestety, no w przypadku Roka to też miało takie miejsce. I teraz, żeby ktoś jakoś sobie nie pomyślał, że moim celem jest jakoś totalnie zroastowanie Roka, bo ja Roka naprawdę mimo wszystko darzę pozytywnymi uczuciami, no ale to nie jest sytuacja, że Rok powie, o ja nie wiedział, jestem biedny, jestem poszkodowany, ponieważ no wrzucając, dostając wersję recenzencką wcześniej, załóżmy tydzień wcześniej i mając zdjęte embargo przed wszystkimi, gdzie możesz przed finalnym wyjściem gry, powiedzmy 12 godzin, wrzucić swoją recenzję, no to podejmujesz pewne ryzyko, że okaże się, tak jak w tym wypadku, że wersja recenzencka różniła się od wersji, którą dostaną finalnie ludzie. Więc jeżeli ktoś chciałby być takim bardzo skrupulatnym recenzentem, no to co może zrobić najlepiej? Może sobie ograć tą grę, może sobie bardzo dużo rzeczy opisać, może sobie bardzo dużo rzeczy nagrać, może to zawrzeć w materiale, po czym finalnie, no ja uważam, że powinien poczekać do momentu zdropienia gry i zobaczyć, czy się to jakoś diametralnie nie różni. No ale też na przykład w przypadku Roka, no tutaj dochodzi do takiego case'u, gdzie Rok, nawet ten materiał się nazywa z 10 do 10 do 2 na 10 w jeden dzień. No i jak my możemy mówić o jakimś, słuchajcie, rzetelnym ocenianiu Dragon's Dogmy w momencie, gdzie Dragon's Dogma jest grą, która praktycznie w całości składa się z tego otwartego świata. Otwarty świat jest po prostu segmentem takich korytarzy, który dosłownie wygląda jak jeden labirynt. Ten świat w ogóle nie jest koniunkturalny. Jest w ogóle otwarty i mi w ogóle przychodzi na myśl, pamiętacie, co kiedyś powiedział Todd Howard o Skyrimie? Skyrim będzie grą, w której będziesz mógł popatrzeć na górę i powiesz, chcę tam iść i będziesz mógł tam pójść. No to na przykład czegoś takiego, wiecie, to się finalnie w Skyrimie nie znalazło, ale mieliśmy jakąś namiastkę tego. A w takiej Dragon's Dogmie chodzisz dosłownie stary po ścieżce. To jest zestaw ścieżek, który jest całkowicie tunelowy i tutaj
ciężko jest mówić o jakiejś ciekawej eksploracji. I bardzo dużo recenzentów, ja czytałem 3 polskie recenzje, słuchajcie tego, nie będę wam wymieniał, których dokładnie recenzentów, bo to nie ma sensu, no, ale to idealnie pokazuje, jak takich dad gamerów, jak takich totalnych casuali idzie kupić iluzję otwartego świata. Ci ludzie widzą, że sobie mogą wszędzie pójść i myślą, ale zajebiście, totalnie się jaram. No i ja sobie przeczytałem te recenzje i ludzie piszą tak, fajna eksploracja, fajny otwarty świat. Nie ma nic w analizie tego otwartego świata i to są recenzje? Nie, to nie są recenzje, to są jakieś wrażenia, to są stare emocje i to, w ogóle większość tych recenzji to opisuje przygodę, przez jaką ktoś przeszedł i mówi, stworzyłem sobie wojownika i sobie tutaj pochodziłem po fajnych górach, walczyłem z cyklopem. Mechanika walki w tej grze jest po prostu tak nudna, jest tak casualowa, że no... Wszystko sprowadza się do spamowania jednego przycisku, a walka z tymi wielkimi, rzekomymi przeciwnikami za każdym razem wygląda identycznie. Czy to jest wielki wilkołak, czy to jest cyklop, czy to jest ogr, czy to jest smok, z tymi przeciwnikami, słuchajcie, walczy się identycznie. Nikt o tym nie wspomina. Nie mówiąc już w ogóle o tym, że większość tej gry jest zrobiona na tych takich skałach w tym otwartym świecie i kolizja z tymi skałami, z tymi krawędziami jest tak absurdalna, że mam nadzieję, że Zive może nawet wstawi jakieś kilka klipów, żebyście zobaczyli, jak to źle działa, jak to AI się gliczuje, jak te pawny tu w ogóle nie działają. Dragon's Dogma, nawet jeżeli by miała świetną optymalizację, która oczywiście też przez recenzentów została pominięta, bo ta gra, i teraz ja zaznaczę, ja to testowałem na swoim sprzęcie, po czym się zalogowałem do usługi GeForce Now, to jest taka usługa, gdzie logujesz się i grasz w chmurze na superkomputerze tam zrobionym typowo pod gaming od NVIDII, no to słuchajcie, nawet na tym komputerze stworzonym przez NVIDIA ta gra z włączonym DLSS-em spada nawet momentami do 20 klatek w mieście. Z DLSS-em, słuchajcie, z DLSS-em. Więc ta gra jest absurdalnie źle zoptymalizowana. Jak takiemu tytułowi można dać 10 na 10? Czemu ci ludzie tego nie zauważają? Jestem w stanie zrozumieć, że zostali wrzuceni na tłuminy z mikrotransakcjami. To jest jakiś stopień tego wytłumaczenia. Ale z drugiej strony to są ludzie, którzy działają w branży. Takie rzeczy miały miejsce. Takie rzeczy miały nawet miejsce w poprzednim roku. Ba, takie rzeczy miały nawet miejsce od Capcomu. Kwestia tylko tego taka, że jeżeli możesz wrzucić tą recenzję wcześniej 12 godzin, no to ci się to lepiej kliknie. Będziesz miał więcej wyświetleń, bo wyrzucasz to przed każdym innym. Ponieważ masz dostęp do zamkniętej bety, której... zwykli ludzie nie mają, którego inni youtuberzy nie mają, którego inne czasopisma, które są mniejszymi podmiotami, nie mają. Więc w tym momencie to jest, mam wrażenie, takie trochę zagrywanie karty ofiary w momencie, gdy samemu wykorzystuje się pewien system, samemu się zgarnia z tego pewne korzyści, a finalnie dochodzi do tego, że mówi, o Jezu, jaki ja jestem poszkodowany, no nie? No nie, no sami się pod tym podpisują. Jak podajesz ręce zakrwawionej swoją rękę, no to musowo się zabrudzi, jak powiedział kiedyś Kazik Staszewski. No niestety, sami ci ludzie się pod tym podpisują, wchodząc we współpracę z takimi firmami. No i kończy się to potem, jak się kończy, no tak jest moje zdanie, ale oglądajmy dalej. Nawet mi się to podobało, że nie można zmienić postaci. I pewnie mam 56 godzin w grze. I teraz tak, można zmienić tą postać i to w ogóle była mechanika jedynki też, że tej postaci nie można było zmienić, ale i to jest bez kitu jeden z elementów, który można byłoby wytłumaczyć. Ale no, że wrzucanie banów ludziom, którzy próbują używać Saves Managera tak jak w jedynce, no to jest totalny absurd i to trzeba jebać, nie? I nie zmieniałem postaci, jakoś wytrzymałem. Potem po 50 godzinach odkryłem w grze taką specjalną książkę, którą się kupuje normalnie za rzeczy zdobyte w grze i się zmienia postać i ja sobie zmieniłem, trochę zrobiłem byczka. I teraz ja mam w ogóle, słuchajcie, najciekawsze pytanie. Gdzie są te wszystkie płaczki z Twittera? Gdzie są ci wszyscy ludolodzy, gdy dochodzi do tego typu praktyk w grach i oni siedzą z dupą cicho, bo nadal sprzedają sobie gierki reflinkami? Gdzie stare nagle teraz są analizy systemów mikrotransakcji i tego, jak psuje to gaming? Nie ma. Dlaczego nie ma? No bo to jest już niewygodne, nie? Z 1,80 m zrobiłem 2 metry, 110 kg wagi, chłop może dźwigać dużo. No więc w grze jest ta opcja, ale to, że można to kupić, to jest jakaś przeginka totalna. Szybka podróż za kasę, nie? Ja powiedziałem o tym, że wychodzisz z miasta, wychodzisz na 2 godziny, 3, możesz zginąć po drodze, cała ta atmosfera wokół tego była istotna, ale się okazuje, że możesz zapłacić i sobie przebryknąć między jednym miejscem a drugim. To jest, ja opowiadałem wcześniej na streamie, że odpaliłem, wczoraj kładłem się spać o 2 w nocy, grałem sobie właśnie jeszcze w Dragon Dogma 2, bawiłem się doskonale, ja podtrzymuję wszystko to, co mówiłem w recenzji, bo no, nie sądziłem, że będą się nagrywać erratę dzień później.
To, co mówiłem w recenzji, jest absolutnie obowiązujące dla gry, w którą grałem wtedy. Natomiast okay. To, że zostanie... Ty, to dobrze wiedzieć, to będziemy mogli też się do tego odnieść faktycznie. To może jutro to zrobimy. Tak, wszyscy recenzenci zrobieni w konia. Ja w ogóle się do klubu recenzentów zapisałem w najgorszym, kurwa, możliwym momencie. Takiej akcji jeszcze chyba nie było do tej pory w historii. Że mikrotransakcje pojawiły się w momencie, w którym gra trafiła do sprzedaży. Że wersja, którą ja dostałem... To nawet w Diablo 4 to miało miejsce. Przy bardzo dużej premierze w poprzednim roku. Mniej niż pół roku, no okej. Okay. 9 miesięcy temu to miało miejsce. No ja totalnie nie kupuję tego argumentu, nie? Nie, no w ogóle wersja, która była na Steamie, czyli wersja, którą wszyscy widzieli, nie miała mikrotransakcji. Ona, to się... Więc wszyscy recenzenci, którzy dostali jakby pierwsze to embargo na recenzję, zeszło 20 marca. Dwa dni przed pojawieniem się mikrotransakcji. Wiadomo, że wszyscy dostali grę tam tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, więc każdy chciał zrobić recenzję, no bo tu... Dokładnie. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, no to trzeba się zmieścić w terminie, bo jak się nie zmieszczę w terminie, to ludzie, którzy zrobią to szybciej, będą mieli więcej wyświetleń. Dokładnie. Typowa koniunkturalność. Więc kto tu jest ofiarą? Czyli ROG jest świadomy tego. Więc to jest też znaczące, nie? Mieliśmy odpowiednio dużo czasu, żeby zrecenzować tę grę, żeby pograć. No i tak, i to jest teraz znaczące, no więc samemu jako recenzent podejmujesz po prostu ryzyko. Sam podejmujesz ryzyko, czy jesteś w stanie się pod tym podpisać, wyrzucić coś takiego, czy nie? I no to... No chyba nikt na to nie wpadł, że taka akcja będzie miała miejsce. Jak przejrzałem też inne recenzje, opowiadałem zresztą o tym podczas swojej. I miałem takie wrażenie, że część recenzentów trochę nie do końca... Część recenzentów nie do końca zrozumiało, na czym polega fenomen tej gry. Się okazuje, że wszyscy byliśmy po prostu tak nas kapką przeleciał, tak nas przerobił tutaj, że to jest szokujące. Tak wszystkich zrobił w konia. Wszystkie kanały na YouTubie, które opowiadały o tej grze, mówiły o niej w pozytywach. Oczywiście wszyscy też opowiadali, że... No, są pewne niebezpieczeństwa, że to może być trudne, że to jest hardkorowe doświadczenie. No jasne, że jest hardkorowe doświadczenie. Ale możesz sobie kupić. To w ogóle jest... Ja się męczę przez 56 godzin, łażę po tym świecie, dostrzegam pozytyw tego wszystkiego i nagle się okazuje, że to można na skróty. Więc to jest... Ja też mogę Państwu powiedzieć, mam teraz 57,4 godziny. No nic nie trzeba kupować w tej grze, żeby się dobrze bawić. Ale no... Jak tu grać ze świadomością, że ty się idziesz przez ten świat, mozolisz się strasznie, a mógłbyś wydać tam ileś kryształów jakichś? Ja nie wiem, co to są w ogóle za kryształy. To jest Dragon Dogma, 2500 kryształów, szczeliny. Punkty do wydania w szczelinie A. Co to jest szczelina? Ja przez 57 godzin szczeliny na oczy nie widziałem. Ale najwyraźniej jest to jakieś... To jest to miejsce, w którym się pozyskuje sojuszników? Może można silniejszych sojuszników pozyskać? Oni zrobili pay to win w grze single player. To jest jakiś szokujący w ogóle. Tam niewątpliwie są dwie grupy ludzi, którzy stoją za tą grą. Ci, którzy ją zrobili, którzy wykonali kawał dobrej roboty i ci, którzy ją spierdolili, czyli Capcom. Nie możemy gadać o Dragon's Dogmie w taki sposób, że to jest, wiecie, jakiś wykonany kawał dobrej roboty. Ta gra ma tyle problemów ze sobą, nawet najprostsza rzecz związana z walką na tych skałach i snapping starej krawędzi. Jest totalnie zjebany. 20 FPS w mieście. Kopie system działania czarów, leashing na potworach w ogóle jak działa. No przecież to są takie absurdy w tej grze, to są tak niedopierdolone mechaniki niektóre, a ludzie mówią, że to super działa, no wchodzenie do wody, Jezu. Jestem bardzo, bardzo jestem ciekaw. Ja usiadłem, przed chwilą wstałem. Tylko no słuchajcie, no to jest taka rzecz, że jak powiesz recenzentowi coś o snappingu krawędzi, to on nawet nie będzie wiedział, o czym ty gadasz. Jak mu powiesz coś o leashingu mobów, to on też nie będzie wiedział, co to jest leashing, stary, nie? Bo tacy ludzie recenzują gry. Tego na gorąco i jestem striggerowany, to jedyne, co mogę. Jeszcze nie mam przemyślanej tej sprawy tak do końca. Jeszcze nie sprawdziłem wszystkich minusów. Pewnie będziemy w najbliższym czasie o tym rozmawiali, ale... No, powiedziałbym, że... Tak mnie przeruchali, że aż sam jestem pod wrażeniem. W sensie, to jeszcze nikt mnie tak nigdy nie zrobił w konia. Nigdy nie podejrzewałem. Tak jeszcze przerobiony to nie zostałem. O, ja cię kręcę. No to oczywiście to jest... To, ja się śmieję teraz, nie? Ile widzowie na przykład recenzentów opisujących to, jaki to jest niesamowity otwarty świat, na przykład wspomniało o tym, że to jest, kurwa, otwarty świat, gra 3D, gra akcji, w której pływać nie można. Co to jest, kurwa, GTA 3, stary? No proszę was, no przecież to są takie kwiatki, no ludzie nie mają totalnie pojęcia o tym, nie? I się nazywają recenzentami. Jestem ofiarą tego całego spisku. No ja zrobiłem recenzję, ta recenzja wygląda jak jakaś taka laurka, która została opłacona, nie?
każdy, kto przyjdzie po recenzji, zobaczy moją i powie, znaczy każdy, kto przyjdzie po premierze, zobaczy moją recenzję i powie, no ten Maciaszek to jest jakiś, kurde, opłacona szuja. To jest... nagrywam tą eratę i nie usunę tej recenzji, bo się napracowałem nad nią i uważam, że była zasadna na ten moment. I ona dotyczy samej gry i jest właściwa. Ale mam ochotę obejrzeć tą recenzję teraz, jak w ogóle, jak Remigiusz mówi, że on się jeszcze napracował nad tym, ale jestem tego ciekawy. Nie wiem, ile osób zobaczy tę eratę. Właściwie tak myślę sobie, no całe szczęście, że nie płynę sam na tej tratwie, że nie płynę sam tym statkiem tego nieszczęścia, że wszyscy ludzie się dali tak wkręcić, ale to się trudno się nie dać wkręcić. To tak jak jedziesz do pracy za granicę, obiecują ci dobre pieniądze, wszystko wygląda na legitnie, ludzie, którzy byli wcześniej mówią, tak byliśmy fajnie, dobrze żeśmy zarobili, a ty przyjeżdżasz i się zmienia, kurde, ekipa zarządzająca. I cię tam zabierają ci paszport, cię leją, kurde, badylem zamiast ci płacić. To jest dokładnie ta sytuacja. No, ale myślę, że oprócz tego, że dużo się będzie mówiło o tym przekręcie, który Capcom zorganizował tutaj, to też będzie się dużo mówiło o tym, jak recenzenci zostali zrobieni w konia. Bo to jest jeszcze inny przypadek niż w Cyberpunku. W Cyberpunku było tak, że wszyscy recenzenci dostali wersję PC-tową gry. Nie mieli dostępu do wersji konsolowej i nagrali pozytywne recenzje, bo ta gra nie najgorzej na tych PC-tach działała. Miała swoje wady na pewno i trochę przesadzili, trochę byli też zahajpowani. Wielu recenzentów za to przepraszało. Ale... I znowu mamy ten case, że recenzenci trochę przesadzili, recenzenci byli zahajpowani. No i jest co. To jest jeszcze gorszy przypadek, bo dostajecie bardzo dobrą grę w wersji przedpremierowej, a potem się okazuje, że wszystko to, co się dzieje poza grą, jest skopane, do czego w ogóle nie mieliście dostępu, nie mieliście szans tego ocenić. I ogólnie mi się wydaje, że ludzie mają bardzo duży zarzut do recenzentów, bo oceniają grę, jakby to był, kurwa, kolejny klasyk na 20 lat, którym się będzie bardzo dużo innych gier inspirowało, jakby to był kolejny Baldur's Gate 3, po czym grasz w tą Dragon's Dogma, widzisz, jaki to jest, chłopie, zlepek gówna, totalnie niedopracowany, a dostaje noty 10 na 10. No sorry, no ale 10 na 10 to ja osobiście nie dałem nawet Baldur's Gate'owi 3, który uważam, że będzie klasykiem, którego za 10 lat będziemy wspominać jako klasyka, ale no kilka z tych moich zarzutów do Baldura już na pewno będzie na pewno poprawione. Nadawanie Dragon's Dogma 9, 10, nawet 8 plus ocen, to jest absurd totalny, bo ci ludzie nawet nie potrafią poruszyć elementów tej gry. Oni nawet jej dokładnie nie rozumieją. Ta rzecz, która w tych dyskusjach się przytrafia. I to jest gra, której dałem 10 na 10? Masz wykrzyknik lista. To jest coś, czego ja zweryfikować nie mogłem, poza tym, że no, tam wiedziałem, że na konsolach jest 30 klatek. Ponoć gra wymaga bardzo, bardzo potężnego... Co? ...przytrafia. I ona dotyczy optymalizacji. I to jest coś, czego ja zweryfikować nie mogłem, poza tym, że no, tam wiedziałem, że na konsolach jest 30 klatek. Ponoć gra wymaga bardzo, bardzo potężnego sprzętu, żeby chodzić dobrze. U mnie chodzi bardzo dobrze. Tam, nagrywałem ze swojej gry. I właśnie o to chodzi, że Remigiusz mówi, że u niego chodzi bardzo dobrze, tylko że Remigiusz nie widzi różnicy pomiędzy 40 klatkami a 60. I też mówi, że bardzo dobrze chodzi, a prawdopodobnie ma włączonego DLSS-a. No sorry, jak na superkomputerze z NVIDII, to nie potrafi chodzić w mieście w stabilnych 60 FPS-ach z włączonym DLSS-em, no to ja nie wiem, jak to kurwa u niego chodzi dobrze, sorry. Są na YouTubie tam fragmenty moje. Ja gram w 120 klatkach. W 120 potem przełączyłem na 90, bo nie widziałem różnicy. Chodzi mi płynnie poza miastami. Więc no to jest kwestia mojego sprzętu jednak. Ale też ludzie zgłaszają, że mają RTX-y te 4000 i że u nich nie chodzi dobrze. Nie jestem pewny, czy to już jest taka... To może być prawda, ale to też może być trochę nagonka, ale trudno mi powiedzieć. No. Nagonka, no tylko to jest kwestia tego, że ktoś na przykład sprawdza ten klatkaż naturalnie. Widzi go, widzi różnicę pomiędzy spadającymi klatkami, no a niestety ROG nie widzi tego. No i to jest taka kwestia. To co mam do powiedzenia. Jest różnica pomiędzy u mnie działa dobrze, a jest różnica pomiędzy powiedzeniem ja nie widzę, żeby działało źle. Powiedzenia to mam do powiedzenia. No to nie sądzę, żebym musiał się usprawiedliwiać w tej sytuacji, żeśmy zostali zrobieni w konia. Zobaczmy, co ludzie piszą o tym. No to jest jakby najważniejsze rzeczy wam nie powiedziałem. Średnia ocen na Steamie? 39%. Nie? Ktoś zobaczy taką ocenę i zobaczy tak. ROG nagrał recenzję. Ta gra zmieniła moje życie. 10 na 10. Jezus. Co za los. No co ja mam? Przecież nie zmienię nawet tytułu. ROG mówił, że ma wszędzie 120 plus FPS-u. Ktoś z czatu powiedział, to pokaż miasto i ROG się kłócił, że tam też ma 120. Okazało się, że ma 45 i mówił, nie widzę różnicy pomiędzy 45 a 120. No. Nie głupio zmieniać teraz.
No, no trzeba to przyjąć na klatę. Ale nie wiem, jak w ogóle się wybronić przed taką sytuacją. No, wygląda na to, że trzeba czekać przynajmniej, teraz trzeba będzie czekać dzień po premierze, żeby zobaczyć, co się pojawi w sklepie. Kurwa, ale Jezu, ja nie czaję, po co w takim razie rok się pcha w takie rzeczy jak recenzowanie gier, jak nie ma pojęcia na ten temat i nie widzi różnicy, kurwa, w klatkach. Jezu, może sobie pograć, powiedzieć, mi się dobrze gra, fajny miałem streamek i tyle, a się pcha do recenzowania i potem wchodzą takie rzeczy i ludzie mu to po prostu zarzucają. No i sam stawia się w takiej pozycji, że na przykład ja to teraz na streamie oglądam, no i myślę sobie, Jezu, co on pierdoli, nie? Czemu on gada takie rzeczy? Mógłby to zupełnie z innej strony, tak jakby do tego podejść, nie wiem, ocenić to casualowo, skupić się na innych elementach, a nie siedzieć się na recenzowanie gry w momencie, gdy nie ma pojęcia na temat recenzowania gier. W momencie, kiedy... Totalnie tego nie rozumiem. Wy mówicie, że to jest kaska bez ogromny hype. No ale kurwa... No wszystko trzeba w życiu robić dla kasy. No nie wiem, czy rok wam daje vibe takiego typa, co wszystko zrobi tylko dlatego, że się kaska zgadza? Ja mam wrażenie, że nie ma takiego vibe'u, no ale no, może ja po prostu tego nie widzę, no nie wiem. Ta gra trafi do sprzedaży. Ja nie jestem tego pewny, bo ja bardzo rzadko cokolwiek recenzuję. To jest chyba pierwszy raz od wielu, wielu lat, kiedy robię coś takiego samodzielnie. Ale no chyba nigdy nic takiego się nie przytrafiło do tej pory. Nic takiego się nie przytrafiło wcześniej i no i to wszyscy żeśmy padli ofiarą tego, no. To, co Capcom tutaj zrobił, to jest naj... Ja wiem, jakby ta branża ma wiele grzechów. Wiele grzechów ta branża popełnia od wielu, wielu lat i wiemy, ale czegoś takiego to jeszcze nie było. To jest przekroczenie granic. Ja nie wiem, czy w ogóle mamy jakieś granice w tej branży. Jak nie było, kurwa, rok to było. Maciejczek nawet mówi, że on dostając wersję recenzenską Diablo 4, nie dostał wersji z dostępnym sklepem. Gdzieś to się na bieżąco dzieje. Capcom. To sama sytuacja z mikrotransakcjami była w Residencie i w Devil May Cry'u, no nie? Też nawpierdalali bzdurnych mikrotransakcji i ludzie są nagle zdziwieni, o Jezu, do Dragon's Dogma dali to samo, co dodawali do innych gier. Wystarczy mieć jakąkolwiek świadomość rynku, w którym się poruszasz. Już powiedziałem, ja nie powinienem być zdziwiony, ale nadal, ale jestem. Jestem zdziwiony, że taki przekręt został tutaj, że taki przekręt się wydarzył. 39%. Rany boskie. No dobrze, tu są jakieś recenzje? W większości negatywne, rzecz jasna. Hej, Capcom, możecie... Nie. O Boże. Możecie kupić dobrą recenzję za $1.99. Aha, w sensie od tutaj, od ludzi. No bo nie, u mnie dostali za darmo dobrą ocenę. Czy są jakieś polskie, żebym nie musiał tego tłumaczyć? Język. Twoje języki. Musiałbym zmienić moje języki. Zmieńmy na polski. Zobaczymy, co Polacy piszą. Oh, fuck. Polacy nic nie piszą, bo nie ma polskiej wersji językowej, więc Polacy nie mają prawa wypowiadać się po polsku w tej grze. No i też wchodzę na dzień dobry i mówię... I ktoś mi mówi, ej, nie ma co kupować Dragon Dogmy, bo nie ma polskiej wersji językowej. To nie jest... Ja oczywiście się wściekły siadłem, się wkurzyłem. To, że ta gra nie ma polskiej wersji językowej, to jest obecnie najmniejszy problem. Nawiązanie do tonącego statku jest traftem. Ktoś wsiada na statek, który tonie, bo tak wygląda Dragon Dogma w tej chwili. I mówi, ej, krzesła na tym statku są niewygodne. To jest najmniejszy problem w tej sytuacji. Więc ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić, no. No, dobra gra. No, nawet tutaj ludzie w pozytywnej recenzji piszą, że coś z optymalizacją jest nie tak. 3070 i chodzi źle. Produkt zwrócony, lol. Klasyczna, dobra Dragon Dogma z tym dodatkiem, że nie działa. Ja nie mogę. No, ludzie są wściekli, no. Ja podejrzewam, że te... informacje dotyczące osiągnięć gry są zasadne i że ludzie piszą autentycznie, ale to wszyscy są tak wściekli, że mogą tam trochę przesadzać z tymi z ocenami optymalizacji. Ja poczekam na Digital Foundry i zobaczymy sobie. Poczekaj, jak ludzie przesadzają, ludzie są wściekli i przesadzają z ocenami optymalizacji? Optymalizacja jest rzeczą zero-jedynkową, kurwa. Albo jest dobrze zrobiona, albo nie jest. Kurwa, to nie jest case, w którym my się kłócimy, czy dana gra ma 120 FPS-ów, a mogłaby mieć 240. Tylko to jest case tego, czy gra potrafi bez DLSS-a na sprzęcie, które jest podane jako rekomendowane, chodzić w stabilnych 60 klatkach. To jest kurwa ten case. A dochodzi do tego, że na sprzęcie, który jest silniejszy niż sprzęt rekomendowany do gry, gra z DLSS-em nie chodzi stabilnie w 50 klatkach nawet, tylko chodzi w mieście od 20 do 30, w porywach do 40. Tobie, jaka tam się ocena pojawi? Ja raczej już nie będę nic mówił o tej grze i nie będę jej pokazywał. Po tym, co zrobili, to już jest... Gdybym dalej próbował...
Planowałem zrobić taką serię z tej gry, w której sobie chodzę po świecie, pokazuję go i opowiadam różne historie, takie tradycyjne do położenia. Nie? Szczerze mówiąc, to zacząłem sobie, nawet liczyłem na to, że po premierze będzie jakiś patch, który pozwoli wystartować nową grę. Tam nie ma nowej gry, nie? I myślę sobie, dlaczego nie ma nowej gry w tej grze? Że w porządku, że rozumiem, że nie można kasować save'ów, że ważne jest to, żebyś tam podejmował decyzje i żebyś ponosił ich konsekwencje, spoko, ale dlaczego nie można zacząć gry od nowa? A się okazuje, że nie mono, jak chcesz zacząć grę od nowa, to podobno musisz zapłacić. Wewnątrz gry tego nie ma. To jest czegoś takiego jeszcze nie było. Nie? O rany boskie. Nie będę Państwu już powtarzał, bo wiem, że pojawiają się nowe osoby na Nie wiem, widzowie, co wy myślicie o tym. Czy waszym zdaniem osoby recenzenci pokroju roka są poszkodowani? No moim zdaniem nie. Zapłacić. Wewnątrz gry tego nie ma. To jest czegoś takiego jeszcze nie było, nie? O rany boskie. Nie będę Państwu już powtarzał, bo wiem, że pojawiają się nowe osoby na streamie i są zdziwione moimi opowieściami. To już na YouTubie będziecie musieli sobie obejrzeć od początku do końca. No, ale to jest to, że patologia jest w branży, to jest jedna historia. Ale to, co się wydarzyło tutaj, to przekracza wszelkie patologie, które do tej pory miały miejsce. Albo ja głupi jestem i to się dzieje cały czas. Nie, no... No nie chciałbym tego ubierać w takie słowa, ale tak, to się dzieje cały czas i to jest właśnie przesuwanie okna Overtona. I działa to w taki sposób, że ludzie, recenzenci, komentujący, ludzie na Twitterze powoli pozwalali na takie rzeczy i działa to w taki sposób. Tutaj masz skiny, tutaj masz minimalny pay to win, tu masz duży pay to win. Pozwalasz na to w single playerze, jesteś bliżej tego schodka, i znajdujesz się w tym miejscu, przez co jesteś zaraz obok tego schodka. I odległość pomiędzy tymi dwoma schodkami jest po prostu normalizowana przez ludzi. To się bierze dokładnie, kurwa, z tego. To jest wasza wina, kurwa. To jest wasza wina, że mówicie, a mi nie przeszkadza to, że są skiny w grze single player, bo teoretycznie nie musisz ich kupować, kurwa. No i zajebiście, pozwoliliście na to, to się stało totalną normą. Mówicie o tym, że wam nie przeszkadza, że możesz za $10 kupić wcześniejszy dostęp gry. O proszę bardzo, tu masz $10 wcześniejszy dostęp gry, a tutaj masz stary pay to win'a. Pozwoliliście kurwa na to i wchodzicie w ten element. Bo po prostu przesunęliście tą granicę tego, co jest dozwolone względem tego, co nie jest dozwolone. To jest całkowicie wasza wina. Jeżeli gdzieś kiedykolwiek napisaliście komentarz, a mi to nie przeszkadza, bo ja z tego nie będę korzystał, to znormalizowaliście coś, co nie powinno być nigdy normalizowane. A ja za rzadko robię recenzję, żeby się zorientować, że coś takiego się dzieje. Ale gdyby to się działo nagminnie, to by inni recenzenci, do których ja mam szacunek osobiście i których oglądam na YouTubie, też by ostrzegali, że coś takiego się może wydarzyć. To jest Capcom. To jest cały Capcom, kurde. Jebać Capcom, kurwa, psa. Też z jednej strony żal mi ludzi, którzy robili tę grę. Bo miałem wrażenie, czytając tam różne takie wypowiedzi deweloperów, że oni podchodzili z sercem bardzo do tej produkcji. A, pierdole, no Jezu, Rok, ile ty masz lat? No proszę cię. Przecież Rok ma, ile on ma lat? On ma 300 lat? Stary, i on kupuje takie rzeczy, że mu deweloper napisał na Twitterze, że z sercem podchodził do gry. No kupujesz pierdolony produkt za 300 zł, stary, no. I takie mrzonki się kupują. No proszę was, no przecież to jest najtańsze żerowanie na ludzkich emocjach, na ludzkiej empatii. No ja jestem zszokowany, że w dzisiejszych czasach to, stary, działa. No najwyraźniej to działa, no. No pozwalacie na takie sytuacje, pozwalacie sobie sprzedawać gry takimi emocjami i doprowadza to do tego, że te gry się potem sprowadzają do niczego innego niż do emocji, no. Pozwalając na takie rzeczy, to za 20 lat nie będzie nic można powiedzieć negatywnego albo skrytykować, bo ktoś powie, że go to obraża, no. Naprawdę, nie pozwalajmy w ocenie produktu na zamieszczanie takich elementów, no to jest totalny absurd, no. To chuj mnie to obchodzi, stary. No ty może wstawać, kurwa, o 4 rano, jechać pociągiem, stary, 4 godzin do pracy, spać pod gazetą i być bity tekturą i zarabiać minus 2 zł na godzinę, ale mnie to nie obchodzi. Ja kupuję produkt, ja za niego płacę i mnie interesuje produkt, jaki finalnie dostanę, a nie drogę, jaką przebył jeden z szeregowych pracowników. No serio, totalnie mnie to pierdoli, nie? Pomysł wydawcy. To jest, no może będą się próbowali jakoś ratować i przepraszać po tym. Ale to mamy do czynienia z taką sytuacją, że przegnijmy na maksa, no i potem ewentualnie będziemy prostować, no bo nie potrafię sobie wyobrazić nic innego. Ja nie wierzę, żeby ktokolwiek kupił tę grę teraz.
i nie polecam jej kupować w takim stanie, w sensie raz, że optymalizacja, jeżeli faktycznie jest problemem, no to nie ma o czym mówić, to nikt nie kupi źle zoptymalizowanej gry, ale jeżeli faktycznie... Ej, i z rokiem jest tak, że on zrobi jakąś recenzję, wypowie się pozytywnie, to ten sam case z Diablo 4, po czym dopiero jak dotrą do niego rzeczy z zewnątrz odnośnie problemów gier, to powie, no faktycznie są takie problemy. Tu nie ma żadnego takiego wyjścia przed szereg, że on sam coś zauważy. I on robi recenzję, nie widzi różnicy między 40 FPS-ami a 120 i potem mówi, no faktycznie jest to optymalizacja. Za tydzień ludzie zaczną gadać odnośnie innych rzeczy, które są po prostu totalnie zjebane w tej grze, że ten świat jest całkowicie pusty i tunelowy. I Rok powie, no faktycznie tutaj w przypadku świata, no to ten świat też jest tunelowy. No tak to wygląda. Mikropłatności pozwalają obejść wszystko to, co w tej grze wydawało mi się takie hardkorowe i atrakcyjne przez to. No to też kompletnie bez sensu. To grasz sobie w grę i to jest jakby poczucie takiego, że nie masz wrażenia, że ta gra od początku do końca została zrobiona w ten sposób, po to, żeby była hardkorowa, tylko że ona została, widząc te mikrotransakcje, wychodzisz z założenia, że ta gra jest taka hardkorowa, dlatego żeby zachęcić cię do mikrotransakcji. I ja nie jestem do końca pewny, jak jest. Bo w samej grze będąc, przed premierą, przed tymi mikrotransakcjami... Nie, no oczywiście, że tak jest. To jest zrobione jak na automatach w latach 80. Oczywiście, że te mikrotransakcje są dodane do tych elementów, które dla niektórych mogą być uznane za irytujące, a nie są dodane do innych rzeczy. Przecież tu nie masz starej mikrotransakcji do zmiany goblina w stary niedźwiedzie, bo ktoś na przykład ma goblinofobię i boi się goblinów. Nie masz takich bzdurnych starych mikrotransakcji, ale masz mikrotransakcje do lurowania harpii, które mają tak absurdalny atak, który cię usypia i sprawia, że tracisz na 20 sekund kontrolę nad swoją postacią. Do tego jest mikrotransakcja, czyli one są celowo dodane w miejsca, które mogą być irytujące. Sami miałem poczucie, że kurde, ten poziom trudności jest naprawdę wymagający i daje kopa i daje dużo satysfakcji. Ale teraz zaczynam się zastanawiać, może ten poziom trudności nie jest dlatego, że deweloperzy mieli takie... Jezu, czy poziomem trudności w tej grze jest to, że w niej raz na jakiś czas umrzesz, to już są poziomy trudności. Tylko, że uznali, że będą mogli sprzedać mikrotransakcje dzięki temu. I nie mam pojęcia. I to zupełnie inaczej się na to patrzy. Teraz się na to patrzy, na ten hardkorowy poziom trudności, patrzy się jak na haracz. Że jeżeli chcesz grę na normalnym poziomie trudności, to musisz zapłacić. To nie jest pazerność deweloperów, to jest pazerność wydawcy. Co Rok gada? Tutaj zwrotu. Deweloperzy to są ci, którzy zrobili tę grę. I ja bym, raczej bym ich nie obwiniał. Znaczy nie mam żadnych podstaw, żeby ich obwiniać. Obwiniałbym Capcom, tylko jej wygląd. To Capcom jest na przykład zła optymalizacja jest przez Capcom, tak? Capcom przyszedł i powiedział, spierdolcie optymalizację. I biedni deweloperzy, którzy po 12 godzin jeździli, chłopie, i do pracy czołgali się, kurwa, przez błoto, przez bagno, no nie? Przy okazji codziennie zanosili pierścień do Mordoru, to musieli to finalnie tak zrobić, żeby optymalizacja była złe. No nie, no niestety, no pracujemy. Żyjemy w czasach, gdzie ludzie robiący gry komputerowe dają nam złe gry komputerowe. No te gry są po prostu do dupy, no. Tylko i wyłącznie. To, co teraz robi Rok, to jest to samo, to zniszczy gaming, tak samo to jest normalizacja takich rzeczy i przenoszenie winy na wydawcy. To jest dokładnie to samo, co ludzie robią z normalizowaniem mikrotransakcji. To jest dokładnie, stary, to samo. Mówi się, że no, że gra jest dobra i pewnie wszystkie złe decyzje zostały przez wydawcę podjęte. Że to pewnie ludzie na wysokim szczeblu podejmowali takie decyzje, a te gry to w ogóle robią świetni, utalentowani ludzie. Tylko szkoda, że dostajemy potem finalnie wszyscy chujowe gry. No kurwa mać. No gra jest chujowa, to już jest chujowa. No nie zastanawiasz się nad tym, co było głębiej w tym. Przejrzymy sobie internety później i zobaczymy, jak wypadli inni recenzenci, co teraz nagrywają, co teraz mówią. Zresztą właściwie to nawet wrzucę przeglądarkę i sobie zobaczymy, czy się pojawiły jakieś sprostowania. Dragon Dogma, recenzja RPG z otwartym światem, w jaki jeszcze nie graliście. To się zgadza. A to jest oczywiście wczorajsza recenzja. Tak, to w taką grę żeście jeszcze nie grali. Takiej akcji jeszcze nie było. 7 na 10 to jest... Okej, to jest niższa recenzja niż ja, niższa ocena niż ja. Ale to nie wiedział. Dragon Dogma, pierwsze wrażenia, Rojo. Pewnie też mu, kurde, zaraz ktoś na niego... A nie, on chyba po prostu grał w grę, nie recenzował tego. Tutaj, ta gra zmieniła moje życie. Jakiś maciaszek, kurde, 10 na 10. Jesus. O, tu jest coś.
To Asmongold akurat. No sobie odpalę go, zobaczymy co on... Czy to są... Bo to teraz tak, jako że to jest bardzo bieżąca sytuacja, która się rozwija, wszyscy po prostu wstają rano w tej strefie europejskiej i nie wiedzą coś, nie wierzą co, to, co się wydarzyło tutaj. Wszyscy recenzenci. Microtransactions? What are people talking about? Very quick context. People seem to be review bombing Dragon's Dogma 2 on Steam because of performance issues, but also because of some microtransaction features that weren't made clear before. For example, you cannot make a new character in this game. And due to the way the server works, you can't... To jest, nie możesz stworzyć nowej postaci. Naprawdę, to akurat taka opcja, nawet w tej hardkorowej wersji, wydawało mi się przegięciem, ale byłem pewny, że to dodadzą po premierze. Dlatego wczoraj odpaliłem grę i byłem zdziwiony, że tej opcji, że ta opcja się nie pojawiła. Jak już zaczniesz grę, to musisz iść... To powinno być akurat, jeżeli chcesz skasować save i zacząć od nowa, powinieneś mieć tę opcję. A nie masz tej opcji. Myślałem, że to jest jakieś niedopatrzenie i że to się pojawi prędzej czy później. A tu się okazuje, że no nie dali tej opcji, bo można ją przecież sprzedać dodatkowo. Delete your save file to start over with a new character. You get one character and if you want to change how they look, it costs $1.99. Żeby wszystko było jasne, kosztuje to też chyba 500 RCP. To jest taka dodatkowa waluta, która jest związana z wymianą postaci między graczami, czyli taką formą no, do wykorzystywania tych podwładnych. I można to zrobić w grze. Jest taki sklepik, w którym to się kupuje normalnie za walutę w grze, więc to można zrobić. Mówiłem o tym na początku. Ale to mało kto wie w ogóle, że jest taka książka do kupienia, do zmiany postaci. They look, it costs $1.99. Cannot delete save data if you make up a character during creation either. Wait, what? You can only have one character, cannot delete your character. You have to pay it off. Ja to mówiłem, ja też spieprzyłem postać na początku i przez 56 godzin grałem niedorobioną postacią. Zorientowałem się po godzinie gry i już nie mogłem skasować. I szukałem save'ów. No, myślałem, że nie mogę znaleźć tych save'ów, bo mam Windowsa 11 i go nie ogarniam. Ale nie, one są tak kurwa ukryte, że ich nie znajdziesz. No, nie możesz skasować, więc jest za mało informacji przy kreatorze postaci, więc ten błąd jest duża szansa, że każdy ten błąd popełni. No i ostatecznie nie możesz tego cofnąć. Musisz zapłacić za to. O, ja cię kręcę. Jak oni uznali, kto tam, jakby, ja rozumiem chciwość wydawców, ale że oni uznali, że to... Nie ogarnęłem. Masz jeden z tej w grze, żeby odpalić grę normalnie od początku, to trzeba zapłacić. Nie, jakbyś chciał odpalić normalnie grę od początku, to byś musiał drugą w ogóle kupić. Zapłacić musisz za to, żeby zedytować swoją postać. Przejdzie? Że akurat to rozwiązanie spoko, że ludzie to zaakceptują? Że drugi raz gry na nowej postaci nie możesz nawet zacząć. Uważą? Can you buy this more than one time? Because like, for example, with Grand Blue Fantasy, they did something like this, but it was like a one-time buy. It was like a dollar. So you can't delete a character? That's crazy. Overall, I've enjoyed the game, but I think that any time that a single-player game has microtransaction, it's bad. There's no nuance or complexity to it at all. I mean, what are we talking about? Imagine if Elden Ring sold souls? Yeah, everybody would be furious. No, nie dziwię się, no. Asmongold dobrze mówi, no. To jest nasz chłopak, to jest gracz, kurde. Więc, no jest to rzeźnia. Jest to rzeźnia i myślę, że przez długi czas będzie się o tym mówiło. O tym, jak recenzenci zostali zrobieni w konia, jak gracze, którzy dokonali preorderów, zostali zrobieni w konia. Tyle tylko, że no, gracz może oddać grę i odzyskać pieniądze, to nie jest problem. No co ma taki zrobić recenzent? Ja wczoraj siedziałem nad tą recenzją 6 godzin, tylko wczoraj. Plus 56 godzin spędzonych w grze. Nie? No wiadomo, że czas spędzony w grze to jest przyjemność. Gra się też dla przyjemności, ale ostatecznie poświęciłem 62 godziny na to, żeby przygotować ten materiał i ten materiał w zasadzie się nadaje do wywalenia, do kosza. I ja go nie wywalę, no bo przecież kurde. Ale 62 godziny, które mogłem poświęcić na coś innego pewnie. Pewnie i tak bym grał, bo to jest dobra gra taka sama w sobie, ale no jest to takie... I gdybym wiedział, że będą takie mikrotransakcje, to bym się nawet za to nie zabierał. Po prostu. Od początku do końca. Więc to jest kolejny dowód na to, żeby nie robić jednak recenzji, żeby się tym nie zajmować i... Bo to nie jest dobra rzecz. No więc podejrzewam, że pojawi się więcej z takich sprostowań. Ja powiedziałem, że to jest 10 na 10 i trzymam się tego 10 na 10, bo mi się spodobał ten poziom trudności, ale się okazuje, że ten poziom trudności to jest po to, żebyście płacili za to. Kurde. 10 na 10 widzowie, bo mi się podoba. Tak czy inaczej, na dniach będziemy się przyglądali. Piękne, cudowne. Jeszcze jedna rzecz na koniec tego materiału, bo odpaliliśmy teraz grę, żeby sprawdzić, w ilu klatkach chodzi w mieście. Ja wychodziłem z założenia, że chodzi bardzo dobrze, bo nie widzę tego najwyraźniej. Spadała ilość klatek w mieście do 50 na sekundę.
Ja byłem przekonany, że chodzi jak złoto cały czas. I to mnie, widzowie mnie złapali po prostu za rękę na gorąco. Do 40 nawet spadało. Dobrze, no już koryguję. Więc na to wygląda, że ślepy jestem. Wydaje mi się, że chodziło płynnie w tym mieście, ale nie chodziło. Teraz jedynie pozostaje sobie zadać pytanie, jak innej dużej ilości rzeczy w grach Rok po prostu nie widzi. Więc nie jestem bez winy w tej całej recenzji, no. Więc też posypuję tu trochę głowę popiołem w tej sytuacji. Że tak, więc jeżeli u mnie to spada do 40 klatek w mieście, no to jeżeli ktoś ma słabszy sprzęt, to spada jeszcze bardziej. Żeby wszystko było... No widzowie, no kwestie koniunkturalności. Słowo na dzisiaj, koniunkturalność. To jasne, kiedy nagrywałem recenzję, chyba tam jest powiedziane, jasno, że w mieście przycina. Ale nie wydawało mi się, że to jest raczej coś, że coś jest wczytywane w trakcie, a nie, że jest spadek klatek, bo tej utraty płynności nie widziałem. Natomiast no wyraźnie jest ten spadek płynności. Może w walce bym to zobaczył, no w mieście się tam za dużo nie dzieje. No niedobrze, tak czy inaczej. Niedobrze, że ja jestem ślepy i niedobrze, że gra jest źle zoptymalizowana i niedobrze, że są mikrotransakcje. Wszystko jest niedobrze. Ja wam powiem, że ja na miejscu Roka, to bym chyba wyjebał poprzedni materiał, powiedział, że zjebałem, że nie powinienem recenzować gier i tyle. No serio, no to jest taka sytuacja. Też smutno się na to patrzy, stary. No co więcej można skomentować? Co więcej można, słuchajcie, skomentować w czymś takim? Rok mówi, że spędził 6 godzin na recenzowaniu gry i jessa. I okazuje się, że nie widzi nawet podstawowych problemów gry. Jak Rok ma oceniać na przykład skomplikowane systemy walki, otwartość świata, jak on ma jakkolwiek analizować grę i ją recenzować? Jak nie widzi różnicy pomiędzy 30 FPS-ami i 120. No to jest najprostsza rzecz do zauważenia i Rok tego nie potrafi zauważyć. To jak Rok ma zauważyć, stary, coś bardziej złożonego? Coś, co wymaga głębszej wiedzy? Nie wiem, miałem wrażenie, że po Diablo 4 faktycznie Rok jakoś się trochę nawrócił. I zauważył trochę więcej rzeczy, ale wychodzi na to, że nie. Mamy kolejną premierę. I znowu jest kurwa to samo z recenzentami. Czy kiedyś się to zakończy? Nie.